Przyjechał do mnie dzisiaj na testy kombajn CH770, całkowicie wyprodukowany w Polsce. Przyjechał do mnie z przystawką sześciorzędową, ponieważ mam siewnik sześciorzędowy do kukurydzy i poprosiłem, żeby właśnie z taką przystawką przyjechał. Kombajn jest bardzo fajny, zwinny. Dobrze wymłacał kukurydzę, pomimo dość wysokiej wilgotności. Nie było połupanych ziaren. Plon kukurydzy był 15,5 tony. Przy wilgotności 35%, także ze żniwami kukurydzianymi jeszcze musimy się troszkę wstrzymać. W porównaniu do mojego kombajnu pewno będzie miał większą wydajność od mojego CX-6080, bo to jednak kręci rotor. Podoba mi się wyposażenie w napędy, rozrzutnik plew. Widzę ten kombajn w moim gospodarstwie jako następca CX-6080.